Ach. Ale ktoś zaraz oberwie za te hałasy. Co się tłuczysz tak wcześnie? Przepraszam, Su. Znalazłem bukiet pięknych kwiatów i chciałem zrobić dla ciebie ekologiczny wazon. Ale coś mi nie idzie. To miło z twojej strony. Ach, dziękuję. Wazonem się nie martw. Pomogę ci. Hurra! Ale w jaki sposób? Wiem. Pokażę ci. Na pewno jeszcze nie widziałeś wazonu z gwoździ i nici. Serio? To dodziała! Hej, kochani. Dzisiaj dostałam od Sama bukiet, dlatego zrobimy na niego wazon. Cienka! To wszystko, czego potrzebujemy? Nie! Jeszcze taka deska. Mało materiałów. Co robisz? Zaraz zobaczysz. Ale na pewno będzie ładnie i schludnie. I do tego bardzo łatwo. W takim razie wchodzę w... Sam, zawsze jesteś chętny, kiedy nie ma za dużo roboty. Nieprawda! Musicie być bardzo ostrożni podczas korzystania z młotka. Poproście kogoś dorosłego o pomoc. Przecież na przykład uwielbiam ciąć tekturę, a to jest bardzo czasochłonne. Tak, tak samo jak uwielbiasz leżeć na łóżku zamiast sprzątać. Nie moja wina, że sprzątanie męczy i muszę odpoczywać co jakiś czas. Niech ci będzie. Ja też lubię sobie poleżeć po sprzątnięciu góry śmieci. Ogromnej. Bo taki jeden szlamik lubi bałaganić. Przestań już. Nie podoba mi się ta rozmowa. Najpierw mnie chwalisz, a teraz się ze mną droczysz. Ojejku. Słodki jesteś, jak się gniewasz. Trzeba to dociąć. Ach, tak w ogóle to miałam się dzisiaj wyspać. O tak, ty to uwielbiasz sobie pospać. Gdyby nie głód, nikt by cię nigdy nie dobudził. Tobie się jakoś udało. Ten hałas na pewno obudził sąsiadów. Wobec tego należy mi się jakiś medal. A wy lubicie spać? Ile najdłużej spaliście? Dajcie znać w komentarzach. A wiesz, ile organizm potrzebuje snu, żeby się całkowicie zregenerować? Jakieś 10 godzin. Blisko. Zwykle około 8. Dobra, przynieś bukiet, panie hałaśliwy. Trzymaj. Co teraz? Teraz pobawimy się we florystów. Ostrożnie włożę kwiaty do wazonu. Nie chcę zniszczyć łodyg. O tak. W ten sposób. Popatrz, ładne, prawda? Śliczne. Też chcę taki wazon. Mam świetny pomysł. Możesz na chwilę wyjść? No dobra. Sam, chodź już. A, kolejny wazon? To co nam? To nie wazon. Chwila, wygląda jak... Ty, zgadza się. Dzięki, Su. Jest ekstra. Nigdy nie miałem portretu z gwoździ. Dzieło sztuki. Dzięki za komplement. Ale fajny ten mój portret. Podoba mi się.
I gotowe. Ale jestem mega. Portret też, rzecz jasna. Cieszę się, że ci się podoba. Sam, jesteś cudowny. Dawno nie dostałam kwiatów. Wiem o tym. Na pewno marzyłaś, żeby ktoś obudził cię takim bukietem. O nie. Wolałabym się obudzić i od razu zobaczyć bukiet w wazonie na stoliku obok łóżka. No dobra, spróbuję jutro. Nie ma mowy. Jutro chcę się wyspać. Ale mam już pomysł. Nie możesz mi odmówić. No dobrze. Pa, pa, kochani. Dajcie znać, co podobało wam się bardziej. Wazon czy portret sama? Jeszcze łapka w górę! Subskrybujcie nasz kanał i klikajcie dzwoneczek! Pa! Wiadomka, że mój portret jest lepszy!